Na program zaprasza Państwa sponsor, producent ubrań dla myśliwych, firma Graf. Sponsorem programu Dasz Bur jest sklep taniepolowanie.pl, dystrybutor sprzętu marki Pard. Na program zaprasza Państwa sponsor, firma Knieja, dystrybutor marki Browning. Sponsorem programu jest właściciel marki Swarovski Optik. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu łowieckiego Dasz Bur. Tym razem jestem sam na polowaniu. Przyjechałem do rewiru, na którym bardzo dawno nie byłem, a właściwie byłem chyba tylko raz w życiu. Będę polował dzisiaj na obwodzie w ogóle, na którym bardzo rzadko bywam. Jest to obwód 226 mojego koła łowieckiego. No i cóż, spróbuję przejść się, zobaczyć co tam słychać, może spotkam jakiegoś rogacza, może generalnie rzecz biorąc zostanę nawet do wieczora, do nocy, myślę, że nawet na pewno, aby spróbować znaleźć też tutaj jakiegoś dzika. Wiecie, dzisiaj jest 400 odcinek, kręcimy 400 odcinek, a więc jeżeli to oglądacie, to znaczy, że przynajmniej 400 razy mieliśmy okazję spotkać się właśnie podczas realizacji, mogliście zobaczyć mnie podczas realizacji odcinka programu łowieckiego Dasz Bur. To taki mały jubileusz. Zbliża się nasz duży jubileusz. Czy z okazji 400 odcinka zrobimy coś specjalnego? Chyba nie. Każdy odcinek traktuję tak samo, a więc każdy odcinek chcę, żeby był fajny, żeby coś się w nim działo, żeby dzika przyroda napisała jakiś scenariusz, który będzie Wam się podobał i będzie niesamowity. A jak wychodzi? Sami widzicie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ale co tydzień możecie liczyć na nas, że pojawiamy się na naszym kanale YouTube'owym. Oraz przygotowujemy dla Was materiał, który mam nadzieję Wam się podoba. Dobra, dość gadania. Tam w oddali widzę, na ściernisku leży jakiś rogacz. Spróbuję Wam go pokazać. No i pozbierać zabawki i udać się na mały spacer, bo do zachodu słońca zostało jeszcze jakieś godzinę z kawałkiem, a do pełnej ciemności dwie, więc zbyt dużo czasu nie mam. Zaczynamy. Na program zaprasza Państwa sklep Colt, dystrybutor urządzeń termowizyjnych marki Night Pearl. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza Państwa dostawca oprogramowania dla kół łowieckich EPI24. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Fenix. O bezpieczne polowanie w strefie bez komarów dba dystrybutor sprzętu marki Thermacell. Bioasekurację przed wirusem ASF w programie Dasz Bur zapewnia producent środka JanoBio. Tak jak mówiłem, rogacz leży gdzieś tam sobie daleko i wyleguje się w słoneczku na środku sierniska. Poluję dzisiaj blisko drogi S3 szybkiego ruchu. No i to nie będzie łatwe polowanie. Niezbyt duży rewir, wręcz można powiedzieć malutki. Z jednej strony trasa szybkiego ruchu, z drugiej domy. Po bokach wyjścia do
sąsiadów. Poluję tak naprawdę na granicy mojego obwodu, a więc będę starał się właśnie znaleźć zwierzynę gdzieś tutaj. On sobie leży spokojnie, no i być może za chwileczkę spróbuję go podejść bliżej, zobaczyć, co ma na głowie i zainteresować się. Wy też tak macie? Jadę po swoim rewirze i patrzę, o, u sąsiadów rogacz. No tak, ale to jakiś bardzo młody rogaczek. Nie do strzelenia. No ale jak to bywa? Na moim rewirze jeden, a tutaj już u sąsiadów widzę kolejnego. Właśnie często tak jest, że wybieramy się gdzieś w swoje miejsce, chcemy sobie zapolować na naszym ulubionym rewirze, a tam pusto. A gdy tylko spojrzymy za granicę naszego obwodu, rewiru, od razu widzimy zwierzynę. Nie wiem, ja mam tak często. Tak jakby święty Hubert mówił, nie, no musisz sobie zapracować. Musisz sobie wychodzić tą zwierzynę. Wcale nie jest takie proste. Młodziak. No ale u sąsiadów. Więc mogę go sobie tylko poobserwować. To mówiłem, że tak jest. Jadę dosłownie kilkaset metrów dalej. No i kolejna sarna. Stoi sobie na polu. I sobie już zaczęły wychodzić. Zawsze na początku wychodzą te słabsze sztuki, no ale mimo wszystko czasami zdarzy się, że wyjdzie jakiś ciekawy myłkus, a że mamy już ruje, no to powinny zacząć już całkiem dobrze reagować na wabik. Mam go oczywiście dzisiaj ze sobą i będę próbował swoich sił, ale czy to się uda? Tego nie wiem. Dobrze. Dość filmowania, dość podglądania tych rogaczy na obcym terenie. Teraz trzeba skoczyć już na swój i tam poszukać szczęścia. Właśnie, już jestem na miejscu. Objechałem sobie teren, na którym będę polował. No i, że tak powiem, nie było to łatwe dla mnie znalezienie wszystkich dróg tego terenu i objechanie go i znalezienie właściwych miejsc, gdzie może być zwierzyna. No teraz jestem na granicy, więc za plecami to już nie jest mój rewir. Ale teren, po którym się poruszałem, mogłem sobie idealnie obejrzeć właśnie dzięki aplikacji EPI24. Jestem na takim małym rewirze 3C, na którym tutaj go widzicie właśnie. I ten rewir objechałem sobie dookoła. Mogłem go sobie obejrzeć jakby tutaj w telefonie, ale oprócz tego, że w telefonie, to objechałem go sobie tak, żeby wiedzieć każdą drogę, gdzie tu jest jakiś wjazd i inne rzeczy. Na EPI bardzo się przydaje, patrząc tak naprawdę, ilu mam kolegów dzisiaj na polowaniu. To jest cała masa, cały teren. Tutaj właśnie północna część jest mocno zajęta. Ja jestem na takiej wysuniętej części, właśnie tutaj, koło miejscowości Swochowo. Dobra, to już wszystko wiem. Teraz kolejna rzecz, bo żerą bardzo komary. Dostałem od kilku z Was uwagi na temat tego, że niby termacel nie działa. No to powiem Wam, że ja bez termacela teraz się nie ruszam. I uważam, że on działa w 100%. Nie wiem, dlaczego nie działa u Was. Może było wiatrzysko jakieś, ewentualnie coś innego się wydarzyło, może używaliście jakichś nieoryginalnych części. Zobaczcie, dopiero go włączyłem, jeszcze komary latają i mnie tutaj denerwują. Tak, sprawdzam, czy tam wszystko działa. Czerwony, tak, pali się, płytka się rozgrzewa. Jak się rozgrzeje za dosłownie te 5-10 minut, to urządzenie będzie działało w 100%. Dobra, dzisiaj poluję na razie bez nakładki noktowizyjnej, no bo chcę podejść rogacza. Więc dzisiaj broń będzie bez tych nocnych zabawek. Natomiast jeżeli zostanę na polowanie w nocy, oczywiście będę je używał.
Zabiorę ze sobą kamerę termowizyjną, tak żeby spróbować odnaleźć gdzieś ewentualnego rogacza, który gdzieś tam mógłby leżeć, a którego mógłbym nie zauważyć. Na pewno będę miał ze sobą latarkę. No a co najważniejsze? Najważniejsze to chyba jest to, że jestem w łowisku. Można powiedzieć, że chyba 400 raz podczas kręcenia programu Dashboard. No bo program Dashboard z reguły kręcimy, staramy się nakręcić jeden odcinek podczas jednego wyjścia. Czasami zdarza się tak, że jedno wyjście, że jeden odcinek musimy nakręcić podczas kilku wyjść. No i wtedy to już nie jest taka łatwa sprawa. O, znowu widzę, ale to znowu u sąsiadów. Tak, to ten młodzieniaszek, którego widziałem wcześniej. Ale muszę się pospieszyć, bo skoro on znowu wyszedł, to ten, który tam leżał, może już nie za długo tam leżeć i czekać na mnie. Więc termocela podpinam na plecy. Komary, strzeżcie się, nie chcę was tutaj widzieć. No i co, zaraz zacznę przygotowywać swoją broń. Tak jest, Browning Marał. Trzeba doładować magazynek. Być przygotowanym na to, że dzisiaj spotkamy się tutaj z jakimś ciekawym rogaczem. Podobno jest tutaj rogacz selekcyjny, więc będę takowego szukał. Mam nadzieję, że uda mi się go spotkać. Czy na pewno? No, na polowaniu nigdy nic nie ma na pewno, więc tak naprawdę musimy być przygotowani na wszystko. Może uda się spotkać jakiegoś drapieżnika. W ogóle wezmę też ze sobą wabik, a że będę miał ze sobą kamerę, więc wcale tak łatwo nie będzie. Oczywiście, tak jak mówiłem, mam ze sobą mój sprzęt noktowizyjny, a więc nakładkę Parda, z którą poluję, ale na razie ona zostaje w samochodzie i wrócę tutaj po nią dopiero wtedy, kiedy zrobi się bardzo ciemno i kiedy przerzucę się już stricte na polowanie na dziki. Ok, wszystko już prawie przygotowane, jeszcze tylko pastorał, jeszcze tylko jakaś osłona na twarz, bo przy polowaniu na rogaczy i podchodzeniu rogaczy myślę, że warto mieć jednak jakąś osłonę na twarz, chociażby dlatego, że polujemy za dnia. Będę polował do zmroku, a więc będzie się robiła szaruwa i zawsze to jest łatwiej, kiedy polujemy właśnie o tej godzinie, bo zwierzyna czym później, tym już gorzej widzi. Natomiast z drugiej strony wolę na rogaczy polować wcześniej rano, dlatego że wtedy ja mam więcej czasu na polowanie. Wtedy robi się coraz jaśniej i wtedy ja mogę ich jeszcze podejść, te rogacze, kiedy jest ciemno, wyszukać je dzięki kamerze termowizyjnej i wyruszyć na polowanie. Już wam pokazuję tego u sąsiadów, który sobie tam baraszkuje, o którym ciągle wam mówiłem, że znowu wylazł. Gdzie on tam jest? O, proszę. Ale to taki naprawdę młodziak. Idę sobie na spacer. Jest taka droga graniczna. Z boku mam kukurydzę. Tak właśnie, w tej kukurydzy może siedzieć wszystko, chociaż jeszcze kolb nie ma. To za chwilę ta kukurydza pewnie zacznie dostawać kolby. No i wtedy tam pewnie zawitają dziki. Muszę dojść do końca tej kukurydzy i wtedy będę szedł sobie brzegiem tej kukurydzy, tak aby spróbować podejść tego rogacza, którego widziałem, jak jechałem. Przepiękny zachód słońca. No, jeszcze troszeczkę zostało do końca, ale już nie za długo, więc muszę się troszkę pospieszyć i wylądować tam, gdzie chciałbym, właśnie o tej porze. To jest idealny czas, kiedy
można zapolować właśnie na rogacza. Po sąsiedzku też ten rogaczek się położył, odpoczywa, ale on mnie nie interesuje. Teraz dojdę do końca pola kukurydzy i przespaceruję się w stronę takich odległego parku, który tam gdzieś jest. Na... Oczywiście ten teren jest znowu fajny, bo znowu jest górka, dołek. Mogą być jakieś miejsca takie, których nie zauważyłem, których nie znam i będę musiał sobie dobrze popatrzeć. Ale także będę musiał bardzo ostrożnie polować, bo poluję przy drodze szybkiego ruchu, a więc strzał w kierunku drogi raczej wykluczony. A więc wszystko, co będę robił, będę musiał naprawdę zdrowo się natrudzić. Piękny księżyc na niebie. Czekajcie, pokażę wam. Tak, właśnie się tutaj pojawia. Więc mamy już praktycznie, można powiedzieć, więcej niż połowę tego księżyca. A więc na takim skoszonym, nawet bez noktowizji, bez nakładki noktowizyjnej też będzie widać dobrze. Oczywiście nakładka pozwala nam dokładnie rozpoznać cel. I to jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim. Dobra, księżyc się schował, jakby dawał znać. Dawaj, dawaj, gościu, biegnij za tym rogaczem. A ten, co tutaj był u sąsiadów, no, gdzieś zniknął. Dobra, zostało mi dosłownie jeszcze kawałeczek. Tak, to pole kukurydzy. No i cóż, my będziemy szukali gdzieś tam na tym skoszonym rogaczy. Być może jakieś wyjdą po prostu z tej kukurydzy. No właśnie, idę i zauważyłem taką małą enklawę pośród kukurydzy. Zawsze obserwuję taki teren, bo właśnie w takich miejscach potrafią schować się rogacze. To jest jakiś nieużytek, który jest tutaj w środku. Pewnie coś bardzo podmokłego. Dawno tu nie byłem, więc nie jestem w stanie określić. Natomiast bardzo ciekawe miejsce. O, spokojne, z każdej strony otoczone kukurydzą. Wręcz można powiedzieć idealne miejsce na to, aby rogacz gdzieś tutaj się znalazł. Ale niestety nie wypatrzyłem żadnego. Natomiast będę chciał się przemieścić aż tam, pod tamte drzewa. Tam również jest wszystko skoszone. Będę szedł sobie z krajem tej kukurydzy i próbował wabić, odnaleźć. Czasami też trzeba zajrzeć i w środek kukurydzy, bo na tych ścieżkach może gdzieś tam coś zobaczymy. Najważniejsze to zachować spokój, no i próbować. I cieszyć się z tym, że jesteśmy właśnie na łonie dzikiej natury. Jabłoń. Bardzo fajne miejsce przy kukurydzy, przy przejściu ze sierniska. Jak tam przechodziłem, to widziałem trochę wygniecionych rzeczy, ale najważniejsze to te jabłuszka, które spadają na ziemię i mogą być chętnie zjadane właśnie przez sarny, ale i przez dziki. A więc jak zrobi się ciemno, trzeba tu zajrzeć. Bo może się okazać, że spotkamy tu amatora jabłuszek. Jestem na skraju kukurydzy. Właśnie to jest to miejsce, od którego spróbuję zrobić podchód właśnie gdzieś tam za tym rogaczem, z rogaczami, których się spodziewam. Nie wiem, czy na pewno tam będą, natomiast muszę wyjść bardzo spokojnie. Niestety nie widzę tego rogacza. Nie, jest. Jest mój rogacz. I tam widzę z tyłu kolejne sarny. A więc dobrze wybrałem miejsce. Już wam pokazuję.
bogacz jest tam. Tak, leży sobie. Muszę uważać, żeby mnie nie zauważył. W oddali, bardzo daleko, kilkaset metrów dalej, zauważyłem kolejne sarny, które zaczęły wychodzić właśnie gdzieś tam, więc też trzeba będzie je podejść i ewentualnie sprawdzić, zobaczyć, co to są za sarenki. A teraz muszę przypatrzyć się temu rogaczowi. Rogacz, którego wypatrzyłem, to rogacz taki, wydaje mi się, bardzo słabym widłakiem. Nie wierzę, że jest starszy niż 4 lata, niż 3 lata. 3, a więc myślę, że nadawałby się do odstrzału. Tak jak mówiłem, zawsze do rui czekam z tym, żeby strzelać inne rogacze niż myłkusy. Do rui staram się strzelać właśnie myłkusy, ewentualnie takie bardzo jakieś fikuśne formy albo bardzo słabe. Natomiast no już od rui tak naprawdę strzelam każdego rogacza, który jest selekcyjny. Oczywiście, który nie będzie ze szkodą dla środowiska, tak? A więc jeżeli wiem, że dane środowisko, dane łowisko potrzebuje rogacza, który no, wydaje się selekcyjny, ale jednak nie jest jakimś takim bardzo słabym, a więc jest mocny w tuszy, wysoki, silny, ale mimo wszystko jest na przykład nieregularnym szóstakiem albo widłakiem, no to staram się go raczej zostawić. No i tutaj mam w tej chwili dylemat, tym bardziej, że rogacz sobie leży, tak? Tam w oddali widzę 3 sztuki, więc pewnie przemieszczę się właśnie w stronę tamtych saren, tylko żeby do nich podejść, to będę musiał się lekko gdzieś ukryć. One są gdzieś tam aż pod drzewami, o tak właśnie teraz widzę. One będą musiał się ukryć. Będę musiał iść kukurydzą, tak aby dać sobie radę. O, mój rogacz się podniósł, więc to też bardzo dobrze. Mogę spróbować go ocenić teraz w tuszy. Jest ode mnie jakieś 160 metrów, a więc jak się podniósł, to jest zawsze lepiej. No i w ogóle spróbuję zaraz zawabić. Zobaczymy, czy zareaguje. Jeśli zareaguje, no to będzie super. Niestety poluję przy drodze szybkiego ruchu i tutaj jest strasznie głośno. No i rogacz stoi i patrzy i słucha w naszym kierunku, natomiast nie chce iść do nas. Widocznie jest albo jeszcze za młody, albo nie jest zainteresowany rują. Patrzy, czy gdzieś z boku czasami nie idzie kolejny, bo czasami tak się zdarza. Próbował go jeszcze tutaj zmusić do jakiegoś ruchu, natomiast no, nie jest to proste. Ja staram się nie ruszać. Stoję w takim miejscu, że... O, zobaczcie, co się stało.
przybiegły do nas, tak naprawdę przybiegły na odgłos wabienia, przybiegły dwie sarny i były bardzo blisko. I zastanawiałem się, kto tutaj wydaje te dźwięki. O, zaczyna się gonitwa. Przeganianie. Sytuacja o tyle dziwna, że to wydają się wszystko bardzo młode rogacze. No właśnie, ale trzeba się im przyjrzeć. Goni kozę. A więc ruja w pełni. Rogacz jest ode mnie bardzo blisko. Idzie do nas. Uciekł. Gdzie chciał nas podejść z drugiej strony, natomiast jego partnerka została gdzieś tam na środku pola. Rogacz był widłakiem teoretycznie do strzelania, ale według mnie trochę zbyt młodym. Widzicie, naprawdę podszedł bardzo blisko. Rogacz, którym się interesowałem, został tam gdzieś dalej. Ciągle słyszę też jakieś odgłosy w kukurydzy, która jest tutaj przede mną. No i będę musiał zmienić miejsca, więc spróbować podejść tamtego rogacza i zobaczyć, co tam dalej jest. A więc na razie zwijam się z tego miejsca. Z tym, że nie chcę być zbyt widoczny dla saren, które są gdzieś tam na polu, na tym ściernisku, postanowiłem wejść właśnie w kukurydzę i pójść sobie taką ścieżką, aby podejść jak najbliżej i dokładniej się przyjrzeć. Tym bardziej, że tam w oddali widzę kolejne. Hałas nie powinien ich spłoszyć, natomiast ja dzięki temu będę miał lepszy ogląd sytuacji. Zobaczcie, powoli zawiązują się już kolby, a więc jeszcze trochę i niestety, ale w tej kukurydzy pojawią się dziki. To jest to miejsce, gdzie chciałem podejść. Ja proszę, jaki obrazek. Pan rogacz już prawie krył kózkę. A więc musimy się przypatrzeć panu rogaczowi. Pani kózka mocno rujna, więc skoro daje się już kryć, to znaczy, że to jest ta pora. Zresztą pewnie w wielu miejscach ta ruja rozpoczęła się już dużo wcześniej niż tutaj u nas na Pomorzu Zachodnim. No i koledzy niektórzy mogli wcześniej już potrenować i wabienie.
pewnie już mają na swoim koncie trochę strzelonych rogaczy. No niestety u nas w zachodniopomorskim, szczególnie w moich rewirach, dużo szkód. Większość rogaczy, które mamy w planie, zostały przeznaczone do strzelenia przez kolegów z zagranicy, no bo szkody, które dzika zwierzyna bieżąca wyrządzi pewnie w tej kukurydzy, mimo że jest ogrodzona, mimo że jest pastuch, no to pewnie będą spore. Więc decyzja była taka, że skoro nie było myśliwych zagranicznych w maju, no to ściągamy ich na ruję i próbujemy, aby jak najwięcej strzelili na wszystkich naszych obwodach. No bo pieniądze są potrzebne. Ceny skupu dziczyzny, czy też nawet jeżeli któryś skup prowadzi sprzedaż bezpośrednią, nie są aż tak wysokie, że mogłyby w 100% zrekompensować szkody łowieckie. Niestety. Powinno być inaczej, że wartość strzelonej zwierzyny powinna wystarczać. Wartość tuż strzelonej zwierzyny powinna wystarczać na zapłacenie szkód dla rolników, a także utrzymanie naszych łowisk. No niestety jest inaczej. Ja się poprzyglądam jeszcze tym sarenkom, temu rogaczowi. Tam w oddali jest jeszcze jedna sztuka, ale to jest... Tam w oddali gdzieś mam jeszcze jedną sztukę, ale to jest raczej kózka, z tego co widziałem. A tu mamy rogacza i kozę, więc muszę się im poprzyglądać. Są ode mnie jakieś 170 metrów. I znowu jest tak, że jestem na polowanie i mam dylemat. No ale takie jest polowanie, że dylematy są bardzo ważne, żeby je rozwiązywać, ale także, żeby je mieć. A skoro mam dylemat, to znaczy, że dzieje się coś ciekawego. Dobra, spróbuję użyć wabika. Zobaczymy, czy podejdą. Sarny są tam. Niestety nie ma zadowalającej reakcji na wabienie, a wręcz jest żadna. Teraz lekko rogacz zaczął. By iść w naszą stronę. Ale cały czas interesuje się tą kózką. Scenka, gdzie ten rogacz podąża za kozą i nie jest zainteresowany już moim wabikiem. A gdzieś tam w oddali tak właśnie jest kolejny, który podniósł się, a leżał. Także na tak małym terenie trzy rogacze, które widzę, ale tak naprawdę nic ciekawego, nic silnego, nic takiego wartego bardzo uwagi. Właśnie obserwuję ponad 350 metrów ode mnie kolejnego rogacza z kózką, który wyszedł z kukurydzy i chyba przespacerujemy się w ich stronę, bo robi się już coraz bardziej szarówkowato, a ten rogacz wygląda ciekawie. Są bardzo daleko, już wam pokazuję.
najpierw tu gonitwę. To jest raczej przeganianie rywala. Ruja na całego. No tak, a gdzie dwóch się bije, tam często trzeci korzysta. Choć jakby nie miał ochoty skorzystać. Musiałem się zatrzymać, bo przyszedł do mnie rogacz. Bardzo blisko. Teraz muszę się nie ruszać, żeby po prostu koło mnie przeszedł. Wiatr jest od niego, a więc podszedł do mnie bardzo blisko. Byłem dosłownie 20 metrów, jest nadal bardzo blisko. W oddali jest chyba kózka, ale nie mamy pewności. Dobra, muszę się mu dobrze przyjrzeć. Jednak musiałem wrócić do filmowania, bo ciekawa sytuacja. W jednym miejscu jest kilka rogaczy i chyba jedna kózka. One są tam gdzieś w dołku i w tej chwili przeganiają się nawzajem. Więc bardzo ciekawa sytuacja. Proszę. To wszystko młode osobniki. Muszę się im dobrze poprzyglądać. No i taka sytuacja, że przyszły do mnie jeszcze dwa inne rogacze. Niestety zaczęły gonitwę gdzieś tam za kozami, których nagle się tu zrobiło chyba ze cztery. I mam wszystkie w takiej odległości ponad 150 metrów. Jeden jest w zasięgu strzału i mam kulochwyta, więc mógłbym strzelać. Nie było to strzałów, nie byłby to strzał jakby w stronę drogi, tylko po prostu są w zagłębieniu. Właśnie chyba coś idzie do mnie jeszcze, więc spróbuję wam to pokazać. W tym samym czasie obok. Dobra, mam je coraz bliżej. Muszę się im przyjrzeć i jeżeli coś strzelę, to wam pokażę. Właśnie strzelałem do rogacza. Rogacz zgasł na miejscu. Ale zobaczcie. Zaraz zobaczycie, co to za rogacz. Podejdę tam do niego. To taki widłak. Więc selekcyjny. Zobaczymy, czy jeszcze coś nie wyjdzie, bo cały czas, kiedy używam wabika, wychodzą następne rogacze. Natomiast no ten wydawał się taki najbardziej odpowiedni do odstrzału. No i
jeden strzał i się udało. Musiałem też sporo wyczekać, żeby podszedł. Tam mam drogę szybkiego ruchu, a więc nie mogłem w jej kierunku strzelać. Musiałem poczekać, aż rogacz zmieni kierunek i przejdzie tutaj, właśnie w ten dołek. Strzelałem go na 100, jakieś 20 metrów. Miałem kulochwyt taki tutaj, jak widzicie. Więc był w tym dołku idealnie. Z boku droga szybkiego ruchu. Na pewno to polowanie nie jest łatwe. Dobra. Dzięki święty Hubercie. Tutaj cały czas jeszcze pojawiają się kolejne sarny, które sobie baraszkują w tym miejscu. A więc bardzo fajnie, bardzo dobrze wybrałem miejsce na dzisiejsze polowanie. Teraz idziemy sprawdzić mojego rogacza. No i historia nieprawdopodobna. Mój rogacz, który powinien leżeć gdzieś tu, właśnie gdzie jestem, nie leży. W lunecie ewidentnie widziałem, że po strzale padł, a teraz go nie ma. No więc będę musiał go poszukać. Także ewidentnie wydawało mi się, że dostał i chciałem wam pokazać, co to za rogacz. Natomiast no, sytuacja bardzo mocno mnie zaskoczyła. A więc będę musiał iść po aferę i będziemy sprawdzać, co jest z tym naszym rogaczem. No może się okazać, że nic. I to jest najstraszniejsze w tym wszystkim. No tak, strzelałem do rogacza. No i niestety, jak to się mówi, coś popsułem. Wydawało mi się, że rogacz dostał. Niestety w miejscu, gdzie powinien leżeć, nie ma go. Nie czekając zbyt długo, bo po prostu szybko się ściemniało, poszedłem po aferę. Dopiero przyjechaliśmy na pole, bo miałem kawał drogi jednak do przejścia, żeby wejść na to pole. No i co? No i teraz z aferą zaraz będziemy rozpoczynać poszukiwania. Afera już nie może się doczekać. Tak, właśnie. Już jest na otoku. Zaraz pójdziemy do miejsca, z którego strzelałem, tak żebyśmy dokładnie określili miejsce, w którym był rogacz. Mniej więcej wydaje mi się, że wiem, natomiast nie chciałem zadeptywać też śladu, żeby psu było troszkę łatwiej odnaleźć trop. A więc miało być proste, fajne polowanie. Rogacz nie był zbyt daleko, strzał na jakieś 120 metrów. No mimo wszystko coś poszło nie tak. I bardzo mnie to martwi, że coś poszło nie tak, bo wydawało mi się, że wszystko powinno być dobrze. Był kulochwyt, był rogacz, który zawabiłem i zatrzymał się, obrócił się do mnie, wystawił klatkę piersiową, no i oddałem strzał. A jednak wyszło inaczej. No i najgorsze jest to, że szukamy po ciemku. W kamerze termowizyjnej nic nie zobaczyłem, natomiast jest w miarę wysokie rżysko w niektórych miejscach. I właśnie przy takim miejscu wydawało mi się, że gdzieś tam ten rogacz padł. No ale to też dobry trening dla afery, żeby spróbowała odnaleźć rogacza. W sumie jeszcze nigdy nie szukała rogacza, za każdym razem szukała tylko dzików, więc dzisiaj będzie miała okazję poszukać czegoś innego. No, raczej stroniłem od tego, żeby gdzieś goniła za sarną, albo raczej karciłem ją za to, żeby niezbyt interesowała się tymi sarnami. Natomiast dzisiaj będzie musiała pomóc mi odnaleźć rogacza, o ile go w ogóle trafiłem. A więc robota przy księżycu. Teraz powinienem już zacząć polować na dziki, ale w związku z tym, że no, rogacz gdzieś pewnie tu jest. Albo cały i zdrowy, albo mam nadzieję martwy. Mam nadzieję, że nie jest ranny i nie farbuje i nie idzie gdzieś daleko.
Więc za chwileczkę o wszystkim się przekonamy. Szukam miejsca, gdzie strzelałem do rogacza, żeby odnaleźć chociaż kropelkę farby, jakiś ślad, który pozwoliłby mi naprowadzić aferę, w którą stronę miałaby iść i czego szukać. Jestem mniej więcej w tym miejscu, gdzie był rogacz. Afera też tutaj kręci się. Natomiast ciągnie mnie gdzieś tam. Natomiast ja wiem, że rogacz odchodził z tamtego miejsca. Przyszedł do mnie na wap i po prostu zaczął później odchodzić. Byłem blisko takiego drzewa, które tam gdzieś jest w oddali na brzegu kukurydzy. I tak próbujemy znaleźć tu właśnie pod nogami jakąś ścinkę, farbę. No właśnie. I niczego nie ma. Afera ciągnie gdzieś w tamtą stronę. Ale to raczej było gdzieś tutaj. Więc ja cały czas krążę i szukam, bo nie jestem w stanie dokładnie w 100% określić tego miejsca. To było szybko. Po prostu strzał, kiedy rogacz się obrócił i tyle. Później wydawało mi się, że padł, bo go przestałem widzieć. Równie dobrze mógł wbiec za górkę. Natomiast no, nie ma po nim śladu, przynajmniej jak na razie. Więc szukamy dalej. Cały czas idę za aferą, ale robi już trzecią ścieżkę od miejsca, które wydawało mi się, że był rogacz. I w tym momencie odeszliśmy znowu jakieś 400 metrów od miejsca, gdzie był strzelany. No i niestety nie ma nawet śladu farby. No i to jest tym wszystkim najgorsze. Gdybym znalazł farbę, a niestety jej nie znalazłem, byłoby łatwiej. Odchodzimy już mocno od miejsca, gdzie wydawałoby się, że rogacz mógłby pójść. Za każdym razem afera ciągnie mnie w stronę, gdzie w ciągu dnia właśnie rogacze ganiały się razem z kozami. No i niestety nie znalazła żadnego tropu takiego, ani miejsca nie wskazała, gdzie mogłaby być farba. Szła za każdym razem w inne miejsce. No i nie podjęła jakby właściwego tropu, ale to też dlatego, że ja nie byłem w stanie jej pokazać jakby farby, czy też miejsca, gdzie dokładnie stał ten rogacz. Tam w tym miejscu wcześniej stało kilka rogaczy, przemieszczało się, więc wcale się nie dziwię, że pies nie jest w stanie jakby odnaleźć. A widocznie ja po prostu spudłowałem. Chociaż aż nie chce mi się wierzyć. Dobra. Szukaj, aferka, szukaj. Co tam jest? No nie ma farby widocznej tu nigdzie. Idziemy dalej jeszcze po tropie. Widać, że mocno też interesuje się ścieżkami, którymi wcześniej przechadzały się tu dziki, kiedy rosło tutaj sobie zboże. A teraz znowu gdzieś ciągnie całkiem inną stronę. A więc to już jest jakby
bezcelowo. Nie znaleźliśmy właściwego tropu i myślę, że raczej nie znajdziemy. Rogacz musiał pójść cało i zdrowo. Stała się rzecz niesłychana. Dałem aferze kolejną szansę i poszliśmy ostatnią ścieżką. Wróciliśmy do miejsca, z którego strzelałem. No i poszliśmy jeszcze raz w kierunku, w którym wydawało mi się, że powinien być rogacz. No i rogacz był trochę dalej, bo rogacz był jakieś 170 metrów, a nie 120. Nie zmierzyłem dobrze w dalmierzu. No i mimo, że to jest siernisko, no to nie udało mi się go odnaleźć, ale odnalazła go afera. Afera? Gdzie jest rogacz? Gdzie jest rogacz? Pokaż. Pokaż, gdzie jest rogacz? Gdzie jest rogacz? Znalazłaś rogacza? Tak, odnalazła psinka. Pięknie, pięknie psinka odnalazła. Tak jest, a więc jest to rogacz afery. Strzelony naprzód, no został w miejscu, ale kurczę, powiem wam, rogacze u nas są niezbyt duże. Już wam pokazuję, co to za rogacz. To jest taki no, widłak, tak? No bo te odrostki nie mają więcej niż 2 cm, a więc to nie jest jakiś młody rogacz. Zobaczcie róże, jakie rozpłaszczone, a więc selekt idealny, ładne uperlenie. Tutaj może ten odrostek ma z 1,5 cm, więc typowy widłak tutaj, widzicie, tutaj nie ma, więc selekcyjny kozioł. Święty Hubercie, bardzo dziękuję. Strzał pewny. Jednak tylko po prostu złe miejsce poszukiwań. No i tak bywa. W związku z tym teraz musimy wręczyć ostatni gęs, pieczęć, wypatroszyć rogacza. Nie zmarnuje się tusza. Bardzo fajny selekt na 400 odcinek. Już teraz wam zapowiadam, że kolejny, 401, to będzie question and answer, a więc pytania i odpowiedzi. I mam do was prośbę. Piszcie na adres kontakt@dashboardtv.pl. Zadawajcie pytania, na które chcielibyście, abym odpowiedział właśnie w tym 401 odcinku. No i odpowiem. Także proszę o te pytania i taki będzie 401 odcinek. A tymczasem idę po złom. Aferę i broń zostawiłem już w samochodzie. W związku z tym, że no, rogacz padł na polu po zbożu, gdzie było zboże, no to wręczymy mu ostatni kęs i pieczęć właśnie w formie kłosów. A więc pieczęć w miejscu, gdzie przyjął kulę. Ostatni kęs, więc ostatni można powiedzieć kłosek, który udało mu się zjeść na pamiątkę. No i ten kłos powinien być także dla afery, bo to afera znalazła, a więc podzielę się z nią. Dlatego są dwa. Jeden dla mnie, jako dla strzelca, a drugi dla afery, jako złom, że znalazła tego rogacza. No bo tak naprawdę, gdyby nie afera, gdyby nie jej zaciętość, no i moja może trochę też, że pozwoliłem jeszcze jedną ścieżkę przejść, bo wierzę w mojego psa,
A naprawdę rogacz zgasł w takim miejscu, że się nie spodziewałem. Tu jest wysokie to rżysko i no niestety nawet w kamerze termowizyjnej go nie widziałem, a padł na takiej góreczce. Można powiedzieć z tyłu kulochwyt idealnie, tak jak mówiłem, ale góreczka za zagłębieniem. No i strzelałem na większą odległość niż te 120 metrów. Natomiast no jak zmierzyłem teraz w lornetce, no to 170 i to bez zająknięcia, a więc daleko. No, ale widać, że nie zrobił nawet kroku i z tego bardzo się cieszę. No więc jak widzicie, rogacz jest. No i chyba na tym dzisiaj skończymy polowanie, mimo że księżyc świeci z tyłu, tak, tam na niebie. Taka mała kropeczka, to jest księżyc, to dzisiaj sobie chyba już odpuszczę polowanie na dziki. Szczęśliwy, że udało mi się pozyskać fantastycznego rogacza. Dziękuję Wam za te wszystkie 400 odcinków, że byliście razem ze mną, że oglądaliście je. Że oglądacie je, że piszecie do mnie komentarze, że interesujecie się tym, co robimy. Bardzo Was staram się w jakiś sposób docenić tym, żeby jak najwięcej tej zwierzyny upolować, ale także staram się, żeby to polowanie wyglądało bardzo etycznie, aby zwierzyna, którą pozyskuję, zawsze no, była selekcyjna, tak? Żebym był w stanie wytłumaczyć, dlaczego akurat tą, a nie inną sztukę zwierzyny postanowiłem odstrzelić. Dzisiaj łowiectwo potrzebuje spokoju, dzisiaj łowiectwo potrzebuje dobrej prasy, dzisiaj łowiectwo potrzebuje nas wszystkich, abyśmy wspólnie stanęli i na nowo chcieli, aby myśliwy był bardzo dobrze postrzegany. Żebyśmy my, myśliwi, mieli dobrą opinię. Nie taką, jak kreują wszyscy nasi oponenci, bo ona nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. A przekonałem się o tym dokładnie, kiedy byłem ostatnio na posiedzeniu komisji sejmowej, która rozpatrywała wniosek dotyczący udziału dzieci w polowaniach. I dzisiaj potrzebni jesteście wszyscy. Potrzebni jesteśmy wszyscy, aby wspólnie, ponad podziałami, stanąć i powiedzieć, że chcemy zrównoważonego łowiectwa, że jesteśmy ludźmi godnymi zaufania i tego, żeby powierzyć nam gospodarkę łowiecką i będziemy to robić bardzo dobrze. Ale przede wszystkim jesteśmy ludźmi, którzy chcą wychowywać swoje dzieci w taki sposób, aby po prostu mogły czerpać z naszej kultury, mogły czerpać z tego, czego my chcemy je nauczyć. I żeby nikt nie musiał nam pokazywać palcem, że tego można, a tego nie można. To można, a tamtego nie można. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za 400 odcinków, które byliście ze mną. Mam nadzieję, że uda się nakręcić kolejne, przynajmniej 400, a może 600 i kiedyś dobijemy do 1000. Oj, to już wtedy będzie to siemiec, prawie jak moda na sukces. Czy to będzie dalej sukces? Nie wiem, na pewno będzie polowanie, prawdziwe polowanie bez ogródek, bez jakiegoś siemniania, udawania. Takie jak zawsze. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję także wszystkim firmom, które wspierają mnie w realizacji tego przedsięwzięcia, jakim jest Dashbur. Oraz dziękuję wszystkim osobom, które razem ze mną pracują. I pracowały, no bo nie mogę zapomnieć tutaj o Dawidzie, Michale, Waldku, Adamie, Darku, o naszym głosie Jaromirze, o kolejnym Michale z Adventure HD. Tak naprawdę całej masie osób, która kiedykolwiek z nami pracowała, kiedykolwiek ze mną realizowała odcinki programu Dashbur. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, bo bez Was nie powstałoby tych 400 odcinków. A tak mamy co świętować. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję także wszystkim bliskim, którzy wytrzymali
to, że często mnie nie ma, że gdzieś trzeba było wyjechać i realizacja odcinków programu wcale nie jest łatwa. Bardzo Wam za to wszystko dziękuję. No i liczę na to, że wytrzymacie dalej i będziecie mnie wspierać i będziecie cieszyć się razem ze mną z tego, kiedy będziemy dobrze odbierani jako myśliwi. No cóż, widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku programu łowieckiego Dasz Bur. Tym razem pewnie gdzieś na dzikach, a tutaj mój rogacz, można powiedzieć pierwszy w tym sezonie, no nie można powiedzieć, tylko na pewno pierwszy, którego udało się pozyskać. No i udało się odnaleźć. Nie warto się poddawać, warto wierzyć swojemu psu, tak jak ja. Afera zrobiła fenomenalną robotę i jeden z tych kłosów powędruje na jej obroże. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dasz Bur!